Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale fokusowana w filmiku moim zdaniem idealnym do porannego makijażu, ogólnie do makijażu, czyli pomaluję się pewnie razem z Wami albo Wy razem ze mną prędzej. Mam przed sobą bardzo dużo nowości kosmetycznych z Polski, które widzieliście zapewne w tym gigaholu właśnie z moją paczką, jaką sobie skompletowałam z zakupami oraz z darami losu. Także jest tego sporo. Kilka z tych rzeczy, dokładnie chyba 5 już przez kilka ostatnich dni nosiłam, także mogę Wam powiedzieć już jak się sprawdzają na dłuższą metę, ale też wrócę do Was po kilku godzinach i pokażę Wam jak moja twarz dzisiaj wygląda. Jest godzina 10:26, jest sobota i wyspałam się. Powiem Wam, w ogóle to jest niezwiązane z filmem, ale poszłam spać o godzinie 21:30, wstałam o 7 i po prostu czułam się mega wyspana, także ostatnio non-stop jestem po prostu permanentnie zmęczona, także chodzę szybciej spać, wstaję wcześniej i to jest dobre. Dobra, lecimy. To będzie na pewno długi film, no ale takie długie filmy też są potrzebne. Zacznijmy od jakiegoś lekkiego nawilżenia skóry. I pomyślałam, że użyję dzisiaj tej mgiełki, którą kupiłam ostatnio w TK Maxie. To jest taka woda odświeżająca z ogórkiem, która ma być po prostu odświeżająca, nawilżająca. I jej cena to było 6,99. Ładna szklana butelka, bardzo duże opakowanie, 236 ml. I powiem Wam, że ma ta woda predyspozycję na to, żeby zastąpić mi mój ulubiony Fix Plus, który kosztuje, jak wiecie, funtów 18, czyli no naprawdę to jest ułamek ceny, przy okazji jest większe opakowanie, ładne opakowanie, także no jak znajdę w TK Maxie, to myślę, że sobie jeszcze kupię przynajmniej jedno na zapas. Jest jeszcze wersja różana i chyba kokosowa, także ja tutaj mam z boku zwilżonego beauty blendera, którą sobie doklepię nadmiar, że tak powiem, produktu w twarz. Ta bluza jest z H&M-u, ale ona jest już niedostępna, a te kolczyki są z Primarka i kosztowały funt 50, takie wyglądające kolczyki. Myślę, że przy spiętych włosach całkiem fajnie wyglądają. Podkład. Wiele z Was o ten podkład pytało, czy go kupię, czy go przetestuję. Dorwałam go na promocji w Naturze za 20 kilka złotych, 20 złotych z jakimiś tam groszami. I to jest właśnie podkład marki Wet n Wild Photo Focus Foundation w odcieniu Soft Ivory. Co mi się nie podoba, to nie podoba mi się, aby ta forma, w jakiej ten podkład przychodzi, czyli taka szpatułka. Ja wolę pompki, dlaczego tu nie ma pompki? No ale może dlatego, że ten podkład właśnie tyle kosztuje. I nie podoba mi się zapach, bo zapach jest jak w MAC Studio Fix, czyli taki zapach niemalże farby olejnej. Ja jednego dnia do pracy się już malowanki, to byłam ubrana w bluzkę, w której chciałam wyjść i po prostu mi kapło. I mam problem, żeby ten podkład, powiem, sprać. Także biorę szpatułkę i jaki to jest podkład w ogóle jeszcze może i tak dalej, coś bym powiedziała. To jest podkład, który ma być podkładem a la Estée Lauder, drogeryjnym, czyli podkład długotrwały, który ma naszą skórę matowić i co jeszcze? I ma sprawiać, że nasza skóra będzie wyglądała tak ładnie, że nie będziemy potrzebowali filtrów na Instagramie. Okej! Okej. I ta marka jest dostępna w Polsce w Naturach. Także ja mam odcień najjaśniejszy. Ja z reguły mam odcień najjaśniejszy. I on naprawdę jest ładny, jasny, w takich typowych żółtych tonach. I ja nakładam go sobie dwie cienkie warstwy. I powiem Wam tak, że ja już go przez ostatnie kilka dni nosiłam i naprawdę bardzo byłam z niego zadowolona, ponieważ na skórze wygląda bardzo delikatnie. Nie jest na skórze wyczuwalny, nie przesusza mojej skóry. Jednocześnie jest trwały. Naprawdę ten podkład przez 12 godzin wygląda na mojej skórze świetnie. On ma takie minimalnie matowe wykończenie, ale ostatnio moja skóra dosyć szaleje. Nie wiem, czy to z tego względu, że kilka razy w ciągu ostatnich tygodni po prostu zmieniałam wodę i ta skóra tak właśnie trochę się rozregulowała, że tak powiem, bo o wiele mocniej mi się prześwietla ta strefa. Pozdrawiam Kasię, śmiałyśmy się, że to jest strefa I, czyli tutaj nos przy nosie i broda, a z tym podkładem nie, naprawdę jest dobrze. Także pierwsza cienka warstwa tak wygląda i no, rozprowadzałam go też pędzlem, ale ja jednak jestem bardziej gąbeczkowa i wezmę sobie jeszcze drugą warstwę. Moja taka rada, z jednej strony tej szpatułki ściągnijcie nadmiar podkładu, bo jak Wam kapnie, to będzie no ciężko go zmyć. No i naprawdę takie szpatułki jak łopaty, nie wiem kto to wymyśla. I proszę bardzo, jak wygląda podkład na skórze? Bardzo ładnie, lekko, ładnie się w skórę wtapia, nie siedzi na niej, jednocześnie troszkę ta skóra przebija, także dla mnie to nie jest takie
mocne krycie, jak Estée Lauder ma właśnie Double Wear. Jestem ciekawa tego Double Wear Nude. Ale to jest taki podkład, który myślę, że można nałożyć na twarz, kiedy wychodzimy na imprezę, bo on naprawdę ten makijaż ładnie w miejscu przytrzyma. No i proszę bardzo, 5 minut gadania, dopiero podkład nałożony, no ale, proszę bardzo, tak to się prezentuje. I oczywiście się Wam jeszcze przybliżę, żeby Wam pokazać, jaką wyglądam trochę na uszy, z bliska. O, proszę bardzo, tak wygląda z bliska. Myślę, że naprawdę zatnie, zwłaszcza jak za 20 zł. No i drugi produkt, który nałożę dzisiaj pod moją okolicę, pod oczami, to również polecany przez Was produkt marki Catrice, kamuflaż, kremowy kamuflaż. On nie ma odcienia, to jest chyba po prostu jeden kolor. Mam trochę za długie paznokcie aktualnie, chyba nigdy nie miałam tak długich paznokci, ale idę już za niedługo je ogarnąć. Przy tak długich paznokciach troszkę ciężko się ten produkt nakłada i podobno on jest wzorowany na Bobbi Brown. Ja nie nakładałam sobie jednego produktu pod jedno oko, drugiego pod drugie, ale zdecydowanie widać różnicę, że Catrice jest bardziej taki różowy, łososiowy przy Bobbi Brown. Całkiem inna konsystencja też jest. Catrice jest taka bardziej gęsta. Czekajcie, jeszcze sobie tak jest bardziej gęsta, jednocześnie taka troszkę olejkowa. A Bobbi Brown jest taki bardziej... Bobbi Brown jest bardziej kryjący, też moim zdaniem. Ale, że tak powiem, w wykończeniu na skórze są do siebie dosyć podobne, kolory są inne. Ja mam Extra Light Peach Biscuit, gdyby ktoś był ciekawy jeszcze, jaki mam kolor tego podkładu. Dało się chusteczki jakieś z boku. Bardzo lubię te chusteczki z Primarka, właśnie tak do wycierania palców. I wiem, że wolicie, kiedy nakładam korektor, że tak powiem, solo na skórę, a nie korektor na korektor. Ja przeważnie tak robię, że... Przepraszam. Nakładam jeden produkt na drugi, ale na potrzeby YouTube'a nałożę dzisiaj tylko jeden produkt, także już bezpośrednio na okolice pod oczami. I też jakie są moje wrażenia po kilku dniach noszenia, nie przysusza, całkiem fajnie kryje, nie zbiera się, przynajmniej z tymi pudrami, które ja używałam. I myślę, że też jest warty zakupu, warty uwagi, bo jest naprawdę tani, a robi dobrą robotę i ładnie przykrywa. Zobaczcie, jak to już wygląda, po prostu różnica jest mega. Mega różnica. Ja zawsze troszkę przyciągam jeszcze na nos, bo nos mam też z reguły troszkę i tutaj tą okolicę przy skrzydełkach, także proszę bardzo, jest różnica. Biorę jeszcze gąbeczkę i tak delikatnie doklepuję produkt w miejsce, ale naprawdę powiem Wam, że jestem z niego bardzo zadowolona. Nie jest aż tak dobry jak Bobbi Brown, bo Bobbi Brown daje troszkę inne wykończenie na skórze, ale i tak mi się ten efekt podoba. Jeszcze troszkę więcej sobie dam tutaj na nos, bo tak robię zawsze. No i ten podkład naprawdę wygląda prześlicznie, bardzo naturalnie. To jest taki podkład, który super się w skórę wtapia, przynajmniej w moją. Ja ci nie używam olejków pod makijaż. Mam krem z Dr. G z tej serii Hydra Intensive. No i dobra, może w sumie powinna zacząć od makijażu oczu, będę używała dosyć nowej dla mnie paletki, no ale już dobra, skończmy twarz. Puder, również nowość, nie widziałam go u nikogo w teście, to jest Golden Rose, puder prasowany z SPF 15, witamina A oraz E, odcień 103 Nude. Dodatkowo tutaj była taka gąbeczka, ale ja takich gąbeczek nie lubię, jakaś taka dziwna silikonowa, bo to nie był taki typowy puszek. No i teraz biorę Inglot 4SS, czyli mój ulubiony pędzelek do aplikacji pudru pod okolice pod oczami. I z tym podkładem, na razie tylko z tym podkładem ten puder testowałam, również sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Jest na skórze taki lekko matujący, to jest po prostu taki puder wykończeniowy, coś a la Rimmel Stay Matte. Tak bym go porównała. Dobra, i teraz jeszcze pędzelek do twarzy i to jest Hakuro, ten ich taki najpopularniejszy chyba pędzel i tak miejscowo wciskam jedną cienką warstwę, nos i policzki, broda, uszy, żuchwa. Jak widzicie, on jest dosyć jasny,
ale wybór kolorystyczny jest naprawdę przyzwoity, że tak powiem. I wiecie co, może sobie skończymy twarz, jak już tak lecimy od tej strony. I teraz moja skóra jest lekko właśnie zmatowiona, to zdecydowanie jest puder rozświetlający. Taki właśnie typowy wykończeniowy, myślę, że też fajnie do torebki, że się poprawi w ciągu dnia. Szkoda tylko, że nie ma lusterka, no ale... I teraz hit, po prostu. Magda, dziękuję Ci, że poleciłaś mi ten bronzer. To jest produkt marki My Secret. Czekajcie, dobrze Wam pokazuję. Wyjęłam sobie nie ten produkt, który chciałam, ale ten też zaraz będzie. To jest to. Bronzer Face and Body Bronzing Powder i on nie ma odcienia, to jest po prostu taki puder wypiekany, który całkowicie moim zdaniem inaczej wygląda w opakowaniu, chociaż kolor i tak jest piękny. Ma takie satynowe wykończenie, coś a la Golden Rose w wykończeniu, ale kolory są zupełnie inne. Może Wam je pokażę przy sobie, bo to jest Terracotta Powder 04. A to jest My Secret. My Secret jest bardziej taki do konturowania niż do ocieplania, ale tak jak mówię, na skórze on wypada troszkę cieplej, przynajmniej na mojej skórze. I wezmę sobie do tego pędzelek taki typu Duo Fiber z marki EcoTools i już Wam pokażę, jak on wygląda na mojej skórze. Proszę bardzo. Coś takiego. No i nakładam go oczywiście na całą twarz. Bronzer to jest mój ulubiony moment w makijażu, bo moja skóra, bo moja twarz już nie wygląda jak jedna wielka bryła, tylko bronzerem zawsze się można troszkę wyszczuplić i odjąć sobie centymetrów z twarzy. No proszę bardzo, jak to wygląda. O, listonosz przyjechał. Ale czy ja na coś czekam? Czekam, ale chyba jeszcze mi to dzisiaj nie przyjdzie. Też zobaczymy. Jeśli psy zaczną za chwilę szaleć, to znaczy, że coś mi przyszło. Bo czekam na pudry te od Hani. Zamówiłam w zestawie. W dwupaku. Ten właśnie puder wykończeniowy i ten puder do bakingu. Także przyjdą, to na pewno będzie test. O czemu, dlaczego ja to nakładam tym pędzlem, jak mam z boku naszykowaną Maxi? Maxi, musisz poczekać. Taka sierota jestem. Od tygodnia paczka prawie u mnie, a ja tego pędzelka jeszcze nie otworzyłam, bo chciałam zrobić pierwsze wrażenie. A ten pędzelek, który kupiłam, jest taki bardziej moim zdaniem do bronzera niż do różu czy do czegoś innego. O! I jak ładnie ten produkt wygląda. On właśnie jest taki lekko odbijający światło, na pewno nie jest coś na pograniczu matu i satyny, ale kolor jest prześliczny. Po prostu biegnijcie, kupujcie. Nie zastanawiajcie się. No i teraz jeszcze wezmę taki mniejszy pędzelek, to jest Morphe MB23 i nabiorę sobie odrobinę i wyszczuplę też swój nos. O, troszkę tu, troszkę tam i już to jakoś wygląda. Dam Wam, że ten bronzer też bardzo ładnie się na skórze utrzymuje przez cały dzień. Myślałam, że będzie zanikał, a nie. Trochę jeszcze na dół. Pod usta. O. I już jakoś w miarę wyglądam. W miarę. Mam też róż, którego ani raz nie używałam. To jest róż marki Kowo, który właśnie dostałam od Agaty. W odcieniu 201. Coś takiego. Myślę, że będzie całkiem ładnie wyglądał. Tylko z którym pędzelkiem? Z którym pędzelkiem? Może wezmę sobie ten pędzelek po prostu z Wilkinsona, taki do różu, do konturowania. To są pędzelki, które kosztują po 4 funty, a naprawdę są bardzo fajne jakościowo, także jest pigment. Może lepszy był jakiś skunks, no ale zobaczymy, że sobie zrobię plamę. Wiecie, żadna ze mnie make-up artist. Także strzepię nadmiar, odbiję też w dłoń i nałożymy. O, bardzo ładny kolor, taki bardziej jest, powiedziałabym, koralowy na skórze. I oczywiście w tle domownicy. Ostatnio jakaś dziewczyna mi napisała, że jakiś irytujący tamburynek w tle jest w filmach. Sorry! Nie powiem do nich, żebyście... Proszę wyjść na godzinę, bo ja będę film nagrywała. Bez przesady. Także jeszcze, no znowu Wilkinson. Patrzcie, jaki duży pędzel. Mam dwa takie duże pędzle do pudru. To jest stara seria, to jest nowa. One są bardzo do siebie zbliżone objętościowo i jakościowo, chociaż myślę, że ten jest bardziej miękki. No i przy okazji, jak te pędzle ładnie wyglądają. Super się piorą, nic z nich nie wypada.
Także mamy róż na policzkach. I teraz chyba moja ulubiona część, to jest rozświetlacz. Oh my god! Ten rozświetlacz z My Secret to jest po prostu sztos. Jest jeden rozświetlacz, który on mi troszkę przypomina, jak wygląda na skórze. Nie wiem, czy na swatchu, bo tego jeszcze nie sprawdzałam, ale zrobię to teraz. Mam na myśli, uwaga, uwaga, może się mylę, ale tylko wiecie. Beka, tak, dobrze widzicie. Także wezmę sobie ten rozświetlacz, to jest Sparkling Beige i on po prostu wygląda cudownie. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. On jest taki bardzo delikatny na swatchu, ale po prostu wygląda przepięknie na skórze i właśnie chciałam zobaczyć, jak on koło beki wygląda. Oczywiście w odcieniach to są, ten jest bardziej zimny, ale chciałam zobaczyć właśnie, jak to na swatchach wygląda. Zresztą tej mojej beki to już zbyt dużo mi nie zostało. No i powiem wam tak, beka jest tutaj, beka jest bardziej złota. On jest bardziej beżowy, taki beżowo-różowy, ale na skórze po prostu to jest coś pięknego. No i biorę Morphe M510 do nakładania rozświetlacza i aplikuję. Zobaczcie, już taka pierwsza cienka warstwa, jak to ślicznie wygląda. On na skórze nie ma takiego bardzo oznaczenia. Ja go nie zakwalifikowała jako typowo rozświetlacz, tak nie wiem, złoty czy różowy, czy taki, wiecie, półtransparentny. Nie, to jest coś po prostu pięknego. To jest tafla. Wow. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, kochani moi? Jeszcze wrócę trochę do różu, bo widzę, że za nisko zjechałam tym rozświetlaczem, ale to jest coś takiego. Wow. I on też się super trzyma przez cały dzień. Łuk kupidyna, nos, ale tak bardziej ku górze, że tak powiem, nie na dole. Nie lubię tego rozświetlania czubka nosa. Dosłownie to wygląda się jak renifer. Dobra, zmyję to, co mam na ręce, żeby się nie ubrudzić i powiem wam, że chyba muszę trochę uchylić okno, bo siedzę w tej bluzie, a jest dosyć ciepło w domu. Dobra, oczy. Oczy. Lecimy od bazy. Moją bazą będzie korektor z Tarte Shape Tape, bo to jest mój sprawdzony produkt do używania pod cienie. No, jakiś pędzelek syntetyczny. Rozcieram. I przypudruję tą bazę jeszcze pudrem, którego używam na całą twarz, czyli pudrem z Golden Rose. Zrobiłam sobie jeszcze szybko brwi moim standardowym zestawem, czyli Charlotte, MAC, Anastasia, także już tego nie nagrywałam. I paletką, która dzisiaj pójdzie w ruch, będzie paletka marki The Saharan by Juvia's. Pytałam was na Instastory, czy Anastasia, ta paletka, ale nagram ją po prostu jutro, z niego się pojawi, czy Juvia's. I z tego, co ostatni raz sprawdzałam, to chyba wygrał Juvia's, także dzisiaj ta paletka pójdzie w ruch. To jest paletka pożyczona od Kasi. Tak wyglądają kolory, przepiękne, metaliczne. Ja na razie z tej paletki użyłam tylko jednego koloru kiedyś tak na szybko do pracy, bo rano po prostu no, nie chcę się stawać wcześniej po to, żeby sobie cienie nakładać. Wiadomo, ale dzisiaj jest weekend i mam ochotę się tymi cieniami pobawić. Nie wiem, co mi z tego jeszcze wyjdzie, nie mam planu, po prostu będzie makijaż na spontanie. Słyszałam, że to są najlepiej napigmentowane cienie, jakie są na rynku dostępne. Ja wam może zrobię po prostu kilka swatchy. O, cztery kolory, a także mamy i maty oraz cienie takie metaliczne. I już wam pokażę, jak one wyglądają tutaj na... Wow, ten czarny jest konkretny. Jak one wyglądają tutaj na swatchach. Także coś takiego. Może nie prezentują się zbyt dobrze w kamerze, ale na żywo wyglądają naprawdę przepięknie. Wam, nie wiem, może jak nie zapomnę, zrobię przebitkę z tymi cieniami. Brakuje mi tutaj w tej paletce zwykłego matowego cienia, takiego jasnego, bo... najjaśniejszy mat jest dosyć ciemny i te kolory, te ciemne, bardzo przypominają mi cienie z Make Up Geeka, które już mam, coś jak Latte, Cocoa Bear i Poppy. Nie są identyczne, ale to było takie moje pierwsze spostrzeżenie. I mam taką małą paletkę, której już używam w tym tygodniu i bardzo fajnie mi się sprawdziła. To jest paletka marki, chociaż nie, palce mam zafarbowane. Sensic w odcieniu 115, taka podstawowa trójka, jak to się mówi, idealna na wyjazdy. Każdy, wiecie, to zdanie zawsze pasuje. I wezmę sobie z tej paletki ten matowy cień. One są wszystkie
wszystkie matowe, dosyć fajnie napigmentowane, jak za cenę chyba 6 zł, to myślę, że warto taką paletkę sobie sprawić, bo naprawdę daje radę, także pierw nakładamy beż pod łuk brwiowy i wiecie co, mój problem z makijażami jest taki, że kiedy nagrywam je na YouTube'a, to ja nie mam ekstra doczepianych rzęs, w sensie nie nakładam jeszcze rzęs na pasku lub nie doklejam kępek. Kiedy naprawdę wydaje mi się, że ten makijaż oczu wygląda ładnie, to ja widzę w większości przypadków, że brakuje jeszcze takich, wiecie, dosyć dużych, potężnych rzęs. Teraz rzęsy, które mam na sobie, to są rzęsy, które mam od 3 tygodni, bo tak właśnie po miesiącu idę uzupełnić, także za kilka dni będę znowu miała uzupełnienie i wiem, że gdybym właśnie miała swoje rzęsy i dawała tylko rzęsy na pasku, to te makijaże wyglądałyby jeszcze lepiej, jeszcze bardziej efektownie, bo powiedzmy sobie szczerze, myślę, że chodzi o makijaż twarzy, to dużo daje dobra baza, czyli dobry podkład, korektor, puder, odpowiedni kontur, glow na skórze, bo to też zawsze ładnie wygląda. I kiedy mam makijaż oczu zrobiony, czy to jest delikatny, czy mocny, to w makijażu oczu największą rolę grają rzęsy, a u mnie te rzęsy zawsze są delikatne i trochę wygląda trochę inaczej, niż by wyglądać mogło, no ale nie będę tylko na potrzeby YouTube'a zajmowała sobie rzęs, bo dla mnie to jest wygoda na co dzień, po prostu na co dzień. Beżowy cień, coś piszącego na środek powieki i wychodzę i się z tym czuję dobrze i nie planuję rezygnować z doczepianych rzęs, bo też czasem mnie o to pytacie. No i co z tej paletki może wyjść? Domyślam się, że wyjdzie mi coś w ciepłych kolorach, ale chciałabym tutaj też rzucić jakiś akcent kolorystyczny, także zacznijmy może od takiego podstawowego, że powiem, cieniowania. I wezmę pędzelek, może ten właśnie z MAKA 224 i zacznę nakładać ten beżowy, brązowy, matowy cień. Już brakuje mi tutaj lusterka. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na ten rozświetlacz, po prostu wow. No i dobra, zaczynamy zabawę z cieniami. Nie mam już nałożone i powiem wam, że poszalałam, to nie jest taki mój typowy makijaż, ale miałam ochotę po prostu popróbować jak największej ilości kolorów i zrobić znowu czegoś po prostu ciepłego, stąd ten róż, stąd to złoto, limonka, bardziej złoto na oczach. W tym opakowaniu powiedziałam, że ten cień jest troszkę bardziej, no takie złoto, limonkowe złoto, może tak, i po prostu jest tutaj szaleństwo, ale jakby tego było mało. Aparat mi się przegrzał, także nałożyłam sobie, że tak powiem, poza kamerą ten eyeliner z Golden Roast i powiem wam, że on jest dosyć wodnisty i ciężko jest tak namalować jedną kreskę ciągiem, że tak powiem, bo jeszcze na takim złotym, czy się na takim brokatowym różowym cieniu, jaki jest pod spodem, metalicznym bardziej niż brokatowym, słabo tą kreskę widać, ale jakiś dodatkowy akcent złota jeszcze jest i to jest numerek 103, myślę, że ładnie będzie wyglądał na matowym cieniu, ale kolor sam w sobie jest naprawdę ładny, ale tak to wygląda z drobinkami takimi również brokatowymi. Złoty eyeliner ze złotymi drobinkami. No nie wiem, jak to wygląda w aparacie, na żywo to wygląda dosyć komicznie, no ale makijaż to zabawa. I żeby to wyglądało trochę, że tak powiem, na bardziej dopięte, no bo powiem tak, gdybym teraz nałożyła tutaj mega duże rzęsy, to wyglądałoby to świetnie. Ale chociaż nałożę sobie odrobinę tuszu na dolne rzęsy, to jest tusz z MACA in Extra Dimension 3D Black Lash. Coś takiego przydałoby się już lusterko.
i coś nałożyć jeszcze na usta. No po prostu makijaż wręcz karnawałowy mi tutaj wyszedł. Ale co jestem zadowolona, to że jedynie minimalna ilość cieni mi się osypała na twarz, także super, bo bałam się, że mogą się mocno osypywać. Na szczęście tak się nie stało. 17 maskara. Dosłownie dwa razy przyłożyć przy rzęsach i tusz jest nałożony i ona bardzo ładnie te rzęsy też rozdziela, nie skleja i nie pogrubia też ich zbyt mocno. To taki bardziej tusz wydłużający moim skromnym zdaniem. No, gdybym teraz poleciała po tych rzęsach, to byłoby to mega, mega mocne. Widzę też, że trochę tego eyelinera osiadło mi na moich rzęsach, także tak to wygląda. Czy powinnam nałożyć troszkę beżowego cienia, tak jeszcze myślę, podług brwiowy, żeby to troszkę optycznie obniżyć. Chociaż zawsze chciałam troszkę inaczej te cienie nakładać, ale tak może minimalnie tutaj nałożę, żeby tak oczyścić tą okolicę. Chyba lepiej, bo jest tak złagodzone. Jak myślicie? Proszę bardzo. No, normalnie nałożyłabym jeszcze sporo rozświetlacza tutaj w to miejsce, bo ostatnio mi się to bardzo podoba, zwłaszcza z tym rozświetlaczem, ale tutaj już się dzieje tak dużo, że może zaoszczędźmy sobie tego. No i mam jeszcze dwa nowe produkty do ust, które absolutnie nie pasują teraz do tego, co na moich ustach się... Nie, jeszcze raz, mam dwa nowe produkty do ust, które absolutnie nie pasują do tego makijażu, który teraz jest, ale chcę wam pokazać kolory, że powiem, w akcji. I zacznijmy może od Belle i to jest ta seria Hypoallergenic, po prostu taka pomadka w formie kredki i to jest numerek, to nie ma numerka? No nie ma. Pomadka z Belle bez numerka, po prostu brawo Belle, dziękuję, że piszecie kolory swoich produktów na opakowaniach. Super. Pewnie to było na kartoniku albo na folii. Na żywo ten kolor jest bardziej zbliżony do odcienia moich paznokci. W aparacie opada na dosyć mocną czerwień. A to jest taka moim zdaniem ciepła czerwień z odrobiną borda, także naprawdę bardzo ładny kolor i wyobraźmy sobie teraz, że patrzymy na samą pomadkę bez makijażu oczu, naprawdę bardzo, bardzo ładny kolor, czegoś takiego mi brakowało, takiej właśnie cieplejszej czerwieni, także na pewno będę chętnie ten kolor nosiła, tak jak mówię, może nie na co dzień, ale uważam, że kolor jest bardzo ładny, bardzo twarzowy i pomadka na ustach jest taka pół matowa, myślę, że gdybym odbijała nadmiar w chusteczkę, to ten blask by z niej po prostu zszedł i jeśli miałyście te pomadki z Belle, właśnie te takie matki w formie kredki, to koniecznie dajcie znać, jak z ich trwałością, bo ja jeszcze nie miałam ich w ogóle na sobie w ciągu dnia, to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy ten kolor nakładam, ale naprawdę bardzo mi się podoba, w ogóle tak świątecznie mi się zrobiło, złoty eyeliner i takie usta. I drugi kolor, który chcę wam pokazać, to jest pomadka marki Petsfy i to jest taka pomadka standardowa, nie wiem, dlaczego miałam przez chwilę wrażenie, że to jest pomadka w płynie. I to jest odcień 060, takie opakowanie jest ombre i kolor jest przepiękny, zobaczcie, dosłownie to jest takie wow. Ona jest tak kremowa, że po prostu sunie jak masełko. Myślę, że pod tą pomadkę dobrze byłoby nałożyć jakąś konturówkę, ale powiedzmy sobie szczerze, po prostu mi się teraz nie chce tego robić, także chwila skupienia. I nakładam. O, wow. Po prostu wow. Ten kolor to jest sztos. Powiem wam, że ona na pewno nie będzie trwała, bo ona jest mega, mega kremowa, ale to jest taki ciemny odcień właśnie fioletu. Coś mocniejszego niż właśnie Rebel z Maca. I nawet do tego makijażu mi się ta pomadka podoba. Ona jest mega, mega ciemna. Właśnie, o, tylko już mam ją na zębach. Pomijmy. Ona jest tak błyszcząca, jakbyśmy dosłownie mieli wodę na ustach. Bosko. I ona kosztowała naprawdę jakieś przyzwoite pieniądze, bo to jest Petsfy, także na pewno trzeba, że powiem, zdjąć jej nadmiar i nałożyć pod spód konturówkę, ale kolor to jest po
prostu jesień na ustach. Love it! No, używam teraz coś bardziej, że tak powiem, dziennego. To jest P210 ta konturówka. Także widzicie przy okazji, jak wygląda ten makijaż z takimi bardzo nudziakowymi ustami. I tak naprawdę to wszystko. Już tutaj prawie godzinę siedzę i nagrywam. Także pora iść trochę ponosić ten makijaż w ciągu dnia. Po prostu irytuje mnie to, że ten eyeliner jest tak mocno osadzony na rzęsach, ale jak widzicie, moja twarz, że tak powiem, baza, wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. To jest taki efekt troszkę matowy. Ja jestem bardziej w kierunku glow, ale trochę więcej rozświetlacza i jest w porządku. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jak się utrzyma dzisiaj głównie to, co się na moich oczach dzieje, czyli to różowo-złote szaleństwo, bo tak jak mówię, podkład, puder, brązer, rozświetlacz już na sobie wcześniej miałam, pomadkę pewnie za chwilę zmyję, bo ja nie znoszę chodzić z pomalowanymi ustami na, nie że na co dzień, ale po domu raczej. Także ja już idę ogarniać swoje domowe obowiązki, dzisiaj robię krokiety, także 3 godziny w kuchni przede mną, a z wami się widzę wieczorem z podsumowaniem tego, co się wszystko utrzymało. Dobry wieczór. Żeby ten film był ciekawszy, przechodzę z Manikiem. Manik nie ma nic wspólnego z dzisiejszym filmem, ale wiem, że ostatnio jest tak mało piesełków, dlatego dzisiaj gościnnie Manik. Manik za jednego będzie miał już 2 lata, jak jest. Oczywiście 2 lata to ty już masz skończone, ale 22 chyba grudnia, czy jest jakoś po 20, przed Wigilią cię wzięliśmy, także cofnijcie się do tych vlogów, jak Maniek był taki na rękę, a nie taki wielki pieseł. Maniuniek. Dlatego jest fajnie nagrywać vlogi, bo to jest pamiątka, zwłaszcza jak się ma szczeniaka w tym okresie, nie? Zjadłabym cię. Dobra, widzę, że nie jest ci zbyt komfortowo, także koniec tych atrakcji. Godzina 18:35, czyli powiedzmy, że 8 godzin temu zaczęłam się malować, bo było dziś około 10:30. I jak wygląda mój makijaż? Oczywiście pomadkę zmyłam sama, ale zacznijmy od twarzy. Miejcie na uwadze to, że jest przede mną bardzo ostra lampa i w rzeczywistości aż tak bardzo się nie świecę. Myślę, że makijaż twarz wygląda naprawdę w porządku, jak na te 8 godzin, na to, że to są produkty drogeryjne. Okolice pod oczami też moim zdaniem wygląda cały czas bardzo, bardzo dobrze. Tutaj mam coś na twarzy, ale to raczej, że powiem, naleciałości dnia. Jeśli chodzi o cienie, o paletkę Juvia's, to te cienie cały czas są bardzo intensywne. Ja miałam wrażenie, że one po godzinie tak jakby ładnie osadziły się, ale osadziły to jest w tym znaczeniu takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, w sensie, że wrunęły tak bardziej miękko, może tak powiem. No, nie wiem, czy dobór kolorystyczny był najlepszy w tym przypadku, ale cienie są naprawdę bardzo intensywne, cały czas widoczne na powiekach, nic nie pozanikało, nic się nie pozbierało, ale szczerze mówiąc, jakoś nie porwało mnie te kolory. Uważam, że dobór kolorystyczny w tej paletce jest trochę dziwny po prostu, bo tak, nie wiem, trochę to się kupy nie trzyma. Ładne są maty i te cienie takie błyszczące, ale te róże są takie trochę, nie wiem, nie do końca jakoś ta paletka do mnie przemawia, nie poczułam chcielizmu na jej zakup, ale uważam, że cienie bardzo fajnie się rozcierało. No i jak widać, są super trwałe, z tym, że też miały, że tak powiem, z górki, bo baza w postaci korektora Tarte Shape Tape i na to przypudrowana powieka jeszcze na pewno sprawi, że cienie będą miały po prostu lepszą trwałość. I kiedy na żywo widzę tą paletkę, to naprawdę mnie nie porywa. Nie ma w niej nic, czego nie widziałabym już wcześniej, a miałam wcześniej swatche zrobić, także może zrobię je teraz, bo zapomniałam. Mam tutaj jeszcze mokre chusteczki, żeby przetrzeć rękę. Co nadal mam na ręce, to nadal mam słocze pomadki, nie wiem, czy to będzie widać, z Tarte, nie z Tarte, z P2, wybaczcie. Także dobra, tu mamy pierwszy rząd, ja zawsze jestem mistrzem w robieniu słoczy. Już wam pokażę,
pierwszy rząd, jak wygląda. Cień jest naprawdę ładny, fajnie napigmentowany i w ogóle, ale tak mówię, ten dobór kolorystyczny, jakiś taki niezbyt powalający, także palce czyste, kolejne cztery cienie. Tak to wygląda. Muszę poglądać, jak niektórzy swatchy robią bardziej profesjonalnie. Także, tak jak mówię, bardzo mi się podobają te takie błyszczące cienie, matowe, ta czerwień, ale jakoś tak, no mówię, nie porywa mnie ta paletka, także tym bardziej się cieszę, że miałam okazję ją przetestować, bo podoba mi się oczywiście ta taka najbardziej nudziakowa, tak? Ta najbardziej naturalna. I podsumowując ten dzisiejszy makijaż, produkty, które Wam mogę spokojnie polecić, to są wszystkie te produkty drogeryjne, czyli podkład, bronzer, rozświetlacz, korektor, puder, naprawdę fajne produkty, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się ich używało, są trwałe, myślę, że jak na 8 godzin bez żadnych poprawek. Ja też dodatkowo nie psikałam mojego makijażu żadną mgiełką, żeby zdjąć nadmiar pudrowości, bo po prostu tej pudrowości nie było. No i zobaczcie, tak to się prezentuje. Od 5 minut nawijam, no ale jeszcze były w międzyczasie swatche, także ja już kończę. Jutro planuję dla Was nagrać kolejny filmik właśnie z serii Ogarnij się kobieto, w którym przetestujemy kolejne nowości i pobawimy się paletką od Anastazji. Mam kilka jeszcze innych produktów drogeryjnych do sprawdzenia. Mam też jeszcze nową paletkę, o której Wam tutaj nie pokazywałam. To jest moja najnowsza paletka od Huda. Taka mini paletka, ale kolory są boskie po prostu. Tak pięknie te cienie pracują. Z tym, że ta paletka jest naprawdę mała, bo porównując ją oczywiście do Juviasa, nie, może tak, bardziej cień przy cień. Chociaż nie wiem, tak naprawdę dużo ludzi mówi, że ta paletka jest niewiele większa od kciuka, a nie wiem, jaka jest pojemność tych cieni, także to sprawdzę, bo tutaj w chudzie jest tylko 10 gram w 9 cieniach, ale przynajmniej tutaj mamy lusterko. No ale fakt faktem, zbyt duża to ona nie jest. Może porównam ją bardziej Wam do paletki, którą byście kojarzyły. To na przykład pokażę Wam przy Naked. No dalej. Dalej jest mała. Nie twierdzę, że nie. Także dobra, kochani, z mojej strony to wszystko. Ja Wam oczywiście podlinkuję wszystkie produkty, które Wam dzisiaj mówiłam, które dzisiaj aplikowałam i widzimy się w kolejnym filmiku. Także buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.